Cześć, nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. W dzisiejszym odcinku weźmiemy pod lupę lambdacyzm, czyli uproszczając nieprawidłową realizację głoski L. W swojej praktyce logopedycznej obserwuję, że głoska L coraz częściej ulega pewnym deformacjom. Najczęstszą z nich jest realizowanie L z językiem między zębami. Innym przykładem jest delikatne skręcanie języka w lewo bądź w prawo. Ponadto dzieci bardzo często zmieniają głoskę L na I. Wynika to z czystej fizjologii. Początkowo dziecku trudno jest unieść język w taki sposób, by zbliżyć się do górnego wałka dziąsłowego. Głoska L wymaga spionizowania szerokiego języka. Głoska ta powinna być wypowiadana w prawidłowy sposób, gdyż swoim układem artykulacyjnym jest zbliżona do R. Z tą różnicą, że R wibruje, a L nie. Zatem uważam, że do poprawnego wymawiania R niezbędne jest wymawianie poprawnego L. Proszę również zwrócić uwagę, jak wygląda układ języka w przypadku artykulacji L, a jak w przypadku R. Dlaczego jest deformowana bądź niewymawiana przez dziecko w ogóle? Po pierwsze, wyżej wspomniana szeroka pionizacja języka. Na moim kanale znajdziecie film dokładnie opisujący to zagadnienie. Po drugie, skrócone wędzidełko pod językiem. I w tym miejscu także odsyłam do filmu. Ponadto, wpływ mogą mieć zaburzenia słuchu, zaburzenie połykania, czyli tak zwane połykanie typu niemowlęcego, a także nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam na mojego bloga logopedycznego oraz stronę gabinetu. Bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.